Cześć z tej strony, Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. I jesteśmy dzisiaj sobie na mapie Małopolska Wieś, chyba? Jakoś tak, to jest Małopolską. Ależ mi. Właśnie ja się zastanawiałem, nie? Pierwsze jak biłem na tego gospodarstwa, mówię, gdzie to jest, czy w garażu gdzieś się wysypuje, nie? I potem dopiero jak przywiozłem sobie ten tuza do 30, nie? To dopiero się kapłem, że to tu jest. A tu jest jakaś ten? Czekaj. No, właśnie, bo Miki nagrywamy, zapomniałem. Oprowadzenie wam zrobimy po gospodarstwie. Czekaj, A, dobra. wpuść mnie do garażu. No, wpuść mnie tam. Bo. Nie. Czekaj, no, patrz ta. Ja jadę podczepić pług. No, header do Bizona. A tura odczepię, nie? Zostaw. Albo jak chcesz. Krukowiak, opryskiwacz, bardzo ładny, z ModHuba, jakby ktoś się pytał. 30, polska 30, z tuzem, obciążnikiem zetorowskim. I Unią grudziąc dwójką, potwór jak. Union grudziądzon. No, motyl z pomu. Ładny po remoncie trochę taki. Gruber Lemkena, najnowsza rzecz, jaka jest na gospodarstwie. Znaczy, w sumie, znaczy najnowsza, że ostatnio kupiono. O, tour trimy, widły Massey Fergusona i przyczepa, znaczy przyczepa paleta siewem. Tu też bestia Bizum Z056. Też taki Coś ładny. nisko podnosi ten pół. O Boże. Tutaj mamy opryski, dwukółkę i siewnik. Nie wiem, czy to jest podnek. O, tu jest Ursus 902, główny kuń pociągowy. Pomarańczowy, ładny i Union Grudziądzon 4. Tutaj mamy silos na pasze. Tutaj agregat uprawowy. Tutaj przyczepka Autosan D732. Autosan D47. I beczka na wodę 1000 i tam prosioki są. Ej, a gdzie są prosioki? Zdechły? Ej! No. Świnie usunęło. Czemu? Właśnie nie wiem. O lol, a było 60. O Boże, zdechły wszystkie. Dobra. Gienek po odcinku mi przypomni, żebym te świnie coś z nimi zrobił. Ale ta... Co? Ile tych pól tam jest? Jest, nie? Tych pól. Tyle pól. Trochę za małe są, jak je dla mnie bynajmniej. Powinny być trochę większe i mniej. Ale jedziemy z Mikim. O, racz, czekajcie, bo nie w tym stronę, żebym pojechał. Ogólnie się spytacie, po co tuz? I tak, przecież by z tą dwójką go nie podnosiło. Ale dlatego tuz, że z siewnikiem podnosi. Dobra, tutaj tak wjedziemy, myślę. To środek, takie pole. No, bo chcę do... No dobra, czekaj, trochę cofnę nawet jeszcze. Dobra, jedziemy. Ła! I orka Teraz dołu. to powinieneś rozorać, nie? Ale dobra. Co? Teraz ja powinienem poczekać, żebyś to rozorał. Aha. Nie wiem, co to znaczy, ale... No nigdy nie zaganiałeś? Daj mi pozwolenie na orkę. Aha, to już ci daję. Pozwolenie to. Dobra. Już myślałem, że świnie sprzedać, ale nie miałeś pozwolenia danego. Ej, czekaj, bo już czas na 30 się zrobił, matko bosko. A widzi się normalnie orka na dwie skiby, to jest to. Miki tam na 4, to patrzcie jak idzie, jak wściekły. Trzeba mu piąty korpus domówić. Ty ogólnie z Overuma wiesz, ile jeden korpus kosztuje? Ile? 15 koła. O matko. Bo prawilny zamawiał. No, 30. Dali, jedź, bo. Jak widzicie, 30 daje radę. W cudzysłowiu. Boże, zaraz mi wjedzie w pupę. No 3 na godzinę jedzie, nie? 4. No, trójką jadę. Nie no, 5 na godzinę jadę według zegarów. 28 tysięcy obrotów, znaczy się 2800 obrotów. Pa, podniesiemy. Ledwo pumpa chodzi w tej 30. Dobra, Gienek. Wjeżdżaj. Trochę za szerokie te drogi są, ale mapa ogólnie bardzo fajna, jak na takie pierwsze wrażenia moje. Możecie łapkę w górę też zostawić, ale widzicie, 30 ładne, taki kurde byczek można rzec. Czekaj, bo tu trzeba wjechać ładnie. Kurde mi tu za zaraz urwie, wciąż nie pało, puścił tu w drogę się włożymy trochę, ale czuj. Pa, do gunie cię szerokie zaraz. drogi, to Egienek, do gunie cię zaraz. A na pewno, no. Nie no, ty mnie jeszcze zdublujesz lekko. Nie lekko, bo ja jadę dychę. No, a ja piątka. Trójką na ostry gaz jest, nie? Fyst. No, może się spytacie dlaczego, że tak powiem, kolejna nowa seria, nie kolejna nowa seria, ale
To dlatego, że coś słabo wyświetlenia są pod tamtą serią warmińsko-mazurskiego i nie wiem, czy wam się po prostu ludzie już przejadła. A tu zobaczycie, no zobaczycie, ta seria, mam nadzieję, że to jakąś pompę, że tak powiem, się wprowadzi na kanał normalnie. Dwa Ursusy to jest coś. I patrzcie, Niki drzwi tam już otworzył, już mu gorąco. Mam 4 stopnie, aby, ale już mu gorąco. Ciepło jest jak byk. No, orzemy na wiosnę, bo głównie, bo to wiosna jest. Będzie trzeba jechać siać już niedługo. Wiosna radosna, ale kurde, trochę dziwnie, że żeśmy ściernisko zostawili, nie? Bo wtedy jeszcze nie było Grubera, on przyjechał zimą, to się dziwisz. No, był tańszy. O Boże, używany. No, ale tutaj trochę do drogi dołożymy. A jak widzicie, normalnie tak, żebym zagiął te odkładnie w 30, że tak dobrze przykrywa. Normalnie. Dlatego też ma tak ciężko. No ale w sumie w Rallu też tak jeździsz 5 na godzinę z 30, nie? No, Jak jak nie, najwolniej. no. Bo w sumie ja 9 na godzinę to ja z agregatem jeździłem. W sumie Miki w Realu to ten Damian, co ma Valtrę, nie? Z YouTube'a. No. To on jeździ z piątką Kunem, tą Valtrą, 9 na godzinę. To, a po co więcej? Ej, a tu jest coś. Aha, to są te światła. Orka musi iść powoli, żeby ładnie skibała, a nie żeby się sypało wszystko. A ty 10 jeździsz. No, w sumie Ale to ty... jest Union Grudziądzą, to tam wiesz. No, nie wiem, grudziąc. Jakby to było ruskie, to byśmy mówili gniew Stalina. O Boże, ale żeś bruzdę taką wywalił, że 30 się topi w bruździe. Hi, hi, hi. No. Taki odcineczek na spontanie, kurde, Wiesz, Miki. jak ty byś to pole miał samorać, to ty nie wiem, czy to by dzisiaj zaorał. O Boże, no w sumie dzisiaj już za 4 godziny północ, więc. Ogólnie tam wyniki ankiety ludzie były, że tam głównie na 18 chcieli ludzie odcinki, to tak na wpół do To hektar 18. byś zaorał w 4 godziny? Boże. No, Miki, zgubiłeś mi myśl. No to tak myślę, że ludzie tak 17:30 myślę, że te odcinki się będą pojawiały. Zresztą zobaczymy jak ale raczej w piątek się pojawi o 17:30, może w sobotę jakiegoś live'a zobaczymy. A ty, Miki, orałeś dzisiaj? Ja jeszcze. No. Jutro chyba zacznę. Bo ciebie tak nie było, właśnie długo się zastanawiałem, co ty robisz. Jutro jest pewnie, nie, dzisiaj ten szykowałem takie tam, wiesz, gara sprzątałem do samochodu, bo już ten rano są szyby zaparowane. Tak w Sprzątanie garażu stodoły. nie zaparują, nie? Sprzątanie stodoły na pewno. Tak, garażu. Stodoły. W miarę równo się przeciąłeś. Paliście się dubluje, nie? No już. No bo przecież jak ty jeździsz 10, no to moja jedna długość to są dwie. Znaczy moje dwie długości to są. Moja jedna długość to są twoje dwie długości, o, tak powiem. No, no. Odwrotnie. Jak nie? Jak odwrotnie? Kurde, żeby A nie, cicho, bo dobra. płota, żeby nie zarysał, bo stara mnie zajebie. Ja Światła włączył. Czekaj, ja tu sobie stanę, bo na poboczu. Ty przejrzysz. światło nawet włączyłem, patrz, ta Mówię kurde. właśnie. Na drogę, żeby ten, jak psy będą jechały, żeby go nie zgarnęły. O Boże, ten tu jak upuścił prędko, ten pług. Weź, bo tu zaraz wójt będzie jechał kiedyś na rowerku, a jak mi O się tu... co? My to ładnie uprawimy. Oha, to powinno należeć do ciebie. Li, Unią Grudziądzą to jest. O Boże, zaś w drugą stronę się będzie jeździło. Ta łodorumy. No, brony by się przydało, o, ale bym bronował tu w poprzek, ua. Za tą czwórką, ej, a mieliśmy taki pług gdzieś, nie? Kiedyś? Jaki? Że były takie bromki jakby. W 15. A to w 15 było. Ej, Gienek! Ogólnie to tu mi przez pół przejazdu. O, cicho, albo jednak nie. Przez pół przejazdu mi wyskakuje to pole, nie należy do ciebie, więc. Ja nie Wiem wiem. właśnie. Ale tylko że o to chodzi, żeby mi właśnie tam nie doorało, więc ja nie wiem, jak my to będziemy orać dalej. Aha. Tam większym pługiem. Nie wiem, tam to boku. O Boże. Albo w drugą stronę, że będzie trzeba pojechać trochę. Ja tam zaraz opuszczę, to sąsiadowi miedzę przykryję. A nie no, jakbyśmy w tym agregacie jeszcze mieli wółkę z przodu, o, doszła robota, to jest. No. No, tutaj kurde też drogę się trochę wbiliśmy, ale to tam, to nawet nie musi być zasiane, ale żeby chwasty nie rosły. Bo randapowane to było na zimę to pole, nie?
No i o Boże, ten pług się czurowo podnosi, a jak się podniesie, to on dalej orze. A widzę chyba, że asfalt coś przeorał, nie? O tak, trochę. Aha, tu już nie należy do mnie. O bo... Panie, to na mnie jest, ale on może orać. Ale widzicie, gospodareczka taka O, fajna a w to miarę. o, tak, kurde, łapie, nie łapie. O Boże. Jak to pani Gosia od chemii powiedziała, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Leci, nie leci do kół, a wody w domu nie mają. No wiesz, jak są te krany, nie? Nie, my też się tak bawiliśmy. I ona leci, nie leci, no jakby kół wody w domu nie mieli, nie? To weź ty tutaj nie jedź tam, jedź z powrotem, a ja tutaj jakoś O Boże, odorzę. tam jedź z powrotem. Powrotem odorzę, nie? A jak ja mam tu jechać z powrotem na pusto? Tak, na pusto i dorzesz tam. Aha, tu już pewnie należy Leci, nie stąd leci. iść. To się najwyżej grubarkiem 2 razy zrobi. No, nie no, coś tam gdzieś, gdzie niegdzie się przyłoży. No, ogólnie na modzie season wygramy, jakby ktoś tam nie był taki dobry, aż spostrzegawczy. Ty, ale dziwne, że mi te świnie ukradli. Złodzieje. Będę musiał za, po odcinku je ten zadzwonić, że straty. Boże, Gienek tam tą unią grudziądzą ryszę o ziemię. No bo nie podnosi. Zaraz drogę przeoruj. Wszędzie te pompy zajeżdżone, chociaż dobrze, że tego tu zatrzyma ta 30, bo bym chyba No cholery tam będą na kołku podparte. dostał, jakbym miał podnosić co chwilę. Ale idzie 30 z pługiem. Już się odzwyczaiła, bo teraz ogólnie tych hektarów do przybyło, pieniędzy brakło, miał być nowy ciągnik, a tu jednak nie i trzeba orać A tu 30. pipa. No, a tu 30 będzie trzeba orać. Dobra, teraz też przyjadę jeszcze, nie? No, możesz przejechać. Ale w sumie tutaj, jakbyś ty raz przejechał, to by wystarczyło. Znaczy ty raz, żeby teraz bez tego mojego przejazdu. Ale głęboko chyba tą 30 może, bo kurde, przednie koło to normalnie połaśka. To ja dzisiaj prawie się 30 powiesiłem, jak te łęciny od ziemniaków ten zgarniałem. Na Matko konsoli boska. od Tura. Dobra, ja tutaj zrobię ten. Krzyczę. Tylczę, a ty se ten. No, ja se ten. Tam jedź. Może w poprzek pójdzie? Na pewno. Nie, nie idę. No dobra, no to się najwyżej jak ten grubarkiem zrobi. Gdzie kurde, dziury na tych drogach. Trzepie, ale te drzwiczki to mi się podobają, że się tak bujają, nie? Ujeju. To tak smaczku dodaje. Normalnie. Maczku. No nie, bo jak jechałem z wujem. O, suba ktoś dał, dzięki. Jak jechałem z wujem siać, to ten. To tak ten. Tak fajnie się bujały te drzwi też. No po Fabianowskiej tam na pewno. Te, a tu będziemy cofać, czy jak to będziemy robić tutaj tego trójkąta? Co? Chyba tak. No dobra. Nie wiem, jak tą Tam serię dużo się. nie ma. Nie wiem, jak tą serię się jeszcze nazwie, no ale zobaczymy. Ta od biedla do burżuja. O bo. I tym 900 jak tam popierdzielał. Dobra, tu jeszcze trochę się przełożemy. Ale nie ma co za bardzo. Już tutaj blisko stawu nie ma co, bo w zeszłym roku już się topiliśmy, jak przyczepę było trzeba wyciągnąć. Dobra, podjedziemy, żeby nie po oranym. Szybko jadź. No się przecisnę. Tylko czekaj, Miki, jak skończysz przejazd, to stój w miejscu, ja se zd... O, ja pierdolę. Ja se zdjęcie zrobię. Stój już tak, stój już tak, stój już tak, stój, 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 stój. Stój, 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 bo ja muszę podjechać. Ja muszę teraz tak, nie? I przejechać przejazd prawie cały. I chyba tak ładne zdjęcie sobie cyknąć. Bo ja im bliżej Jak się... widzicie, pieniądze z Unii poszły na wybudowanie łobory i płyty obornickiej. Obornik. Obornickie. I tej wiaty metalowej takiej na słupa. I remont garażu. Dobra, czekaj, no. Boże, ten tam mrugo tymi halogenami. Gdzie ja mruga? Zakłada i zdejmuje. Już? Nie, jeszcze nie mam pomysł, bo to... Dali go. Professional fotografer. Dobra. Jazda, jazda, biała gwiazda, matko bosko, czy stuchowska jak leci. Ogólnie trochę góreczki są. Teraz właśnie jedno pole z górami dostaliśmy i jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło. Bez napędu.
Bo 30 to tam na pewno z górki będzie trzeba chorać. Of. Albo w poprzek. Bo będzie trzeba uważać, żeby się nie Poprzek, ubali. no. Tylko żeby będzie uważać, żeby się nie ubaliła. Żeby tak, żeby ten. Prawe koło w bruździe, ale bruzda była po ten. Do góry, a nie na dole. Bo tak to by się ubalił jeszcze. Patrzcie, ja tu kurde, patam kurde, kamienia chyba jakoś załapał, że nie może ujechać dalej. O, kamienia. Taki czerwony kamień jeździ po tym polu. Ale nie powiesz, robię robotę, nie? Na te dwie skipki. O. Sam byś to tu jeszcze trójkąta nawet nie zaczął orać, jakbyś sam orał. O nie, wcale. Kurde, ale bez blokady to idzie jednak, nie? Może bez blokady jeździ. No jak? Tylko to koło w bruździe kręci, nie widzisz? Tam to idzie swoim życiem. No nie, to górne się kręci zawsze. Górne. Bo zawsze się koło kręci to, co ma lżej. To chyba ta blokada jest tak jakby wciśnięta na zawsze, bo bo się kręci to w bruździe. Powinny się dwa razy kręcić. Ale idzie. Maszyneria. Ogólnie ładnie ten, na fototeksturach jest ten silnik zrobiony. Bardziej mi się podoba niż tamtej 30, co polska 30 wydała kiedyś. Bo na fototeksturki fajne są. Miki, jak uważasz, są fajne czy nie są? Mogą być. Ta Unia jest na Zależy jak się ciągnie. Ta Unia jest na fototeksturach. Bo kabina i w ogóle i felgi to chyba są na teksturach, tak powiem, wyparzonych, wypalonych. Ta Unia tak daleko łapie, nie? Tą orkę, że to jest szok. AO, na AO teksturach. Uważaj! Co tam? Kurde, tutaj bez sprzęgła te biegi wchodzą. W naszej 30. W ogóle jeszcze fajną naklejkę wam pokażę, jaką Mikołaj sobie zamówił na Olicie. DJL musi dymić. I taką ten na kumi kupił też. Tą. Ta tylko się już spaliła. Co się spaliło? Naklejka. Na szybie jest. Ale nie, na kominie miała być, ale się spaliła. O Boże, to dwie jak przykleić? No. Patrz, tu po łuku, uważaj. Doj! W którą stronę ty odjesz, co? No, ty się nie interesuj za dużo. Boże, tu pół drogi. Kiedykolwiek pole orałeś? No pole nie. O matko bosko, Gienek! Oni wiedzą, że ta droga nie jest nasza i nie każą nam tu już orać. Aha. Jo, ban. To ja tam zrobię. Ja tak muszę jechać, że wiesz, na czuja. O Boże, 30 się utopiła, pa. Orka na ugorze normalnie, na pełnej. Jednym pcha, drugi orze. Z wami to ta lekcja, to jest orka na ugorze. Oj, Miki. Pamiętam, że te czasy, ten polski. Tak, z wami pamiętam. Ta lekcja to jest orka na ugorze. Dobrze, że nie orgia. Mo! Chciałbyś! Ojeju. Dobra, ludzie, będziemy kończyć. Miki tutaj sobie wyłożę jeszcze. A, bo to i Michałowi to nie idzie. No. Nie zaprzeczę, ale nie potwierdzę. No i łapkę w górę możecie zostawić, subika też. Trzymajcie się, do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.